Siema, siema, ja jestem Maciej i witam was w kolejnym filmie. Jak widzicie, dzisiaj będziemy sobie robić labirynt i będziemy testować ten nowy, który pojawił się dzisiaj. Powiem wam, że nie mam pojęcia, jak on działa, więc to będzie, wiecie, mój debiut i razem z wami będziemy sobie sprawdzać, jak to wszystko działa. Dobra, zobaczmy, co to jest. Po 20 sekundach bitwy sojuszniczy bohaterowie tracą 8% maksymalnego zdrowia na sekundę, ale w wyniku tego nie mogą umrzeć. Czyli w sumie takie podobne do tego, gdzie można zdobyć te nowe artefakty, nie? Na początku bitwy wszyscy wrodzy bohaterowie otrzymują tarczę, która istnieje przez 10 sekund. Ta tarcza może zostać usunięta i jest w stanie złagodzić obrażenia równe 50% maksymalnego zdrowia każdego przeciwnika. Okej. Okay. Czyli w sumie tutaj wiecie, kto jest spoko? Ten Fox, nie? Bo on usuwa ten buffki. Za każdym razem, gdy wrogi bohater zostanie zabity, bohater, który zada śmiertelny cios, zadaje 50% obrażeń mniej przez następne 10 sekund. Okej, okay, frakcje, które są ograniczone. Leśni, nieumarli, niebiańscy i ten. Czyli w sumie te postacie, które używam, nie? Cudownie. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Aha, zaczynamy od razu tego. Rozumiem, czyli te bawki, znaczy te debówki istnieją na tym. Są trzy piętra i na każdym jest nowy tal. Dobra, rozumiem. I tutaj są do wyboru tal. Nowe te relikty też dodali, widzę. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Podczas każdej bitwy sojusznicy bohaterowie odzyskują 1000 punktów energii w ciągu 5 sekund. Czyli to jest to samo. Zadaje obrażenia wszystkim wrogom równe 20% maksymalnego zdrowia, otrzymując ich na 5 sekund na początku bitwy. Czyli troszeczkę jest pozmieniane, nie? Skraca czas trwania w większości negatywnych efektów o 50%, to jest w sumie to samo. Wrogi znajdujący się po sojuszniczej stronie pola bitwy otrzymują 25% więcej obrażeń i zadają o 40% mniej obrażeń. To jest całkiem spoko, wam powiem, to jest mega spoko. Kiedy wróg zostaje zabity, wszyscy sojuszniczy czy bohaterowie, poza bohaterem, który zabił wroga, zadają o 40% obrażeń więcej i otrzymują o 20% obrażeń mniej przez 10 sekund. Dobra, to powiem wam tak, weźmiemy sobie to, a później weźmiemy to, nie? Także co, lecimy, nie? Pytanie, jaki skład ułożymy, żeby ten... Jaki składzik ułożymy? Ale ponoć miało być ten... Czekajcie. No to czemu nie mogę ich używać? Dziwne. Niby jest ograniczenie na tych. No spoko. Może jakiś bug, albo dopiero na kolejnych piętrach. Może to jest... dobra, rozumiem. Mogę tylko te postaci używać. To spoko. No to w takim razie nie jest tak źle. Dopiero teraz to ogarnąłem, że reszta jest zablokowana. Dobra, to zrobimy tak. Dobrze, że ten, że mogę używać niebiańskich. I... Wezmę sobie bliźniaki, które sobie wypożyczyłem na ostatni film. I w ten sposób spróbujemy. Z tego, co mi wiadomo, to ten. To w te walki w ogóle nie dropią tych. Nie dropią artefaktów żadnych, znaczy reliktów. Dobra, zostawimy ten. A widzę, że daje ten. Nie daje punktów w ogóle. Z labiryntu. Okej. Zobaczmy, co tu jest. Nic ten. Dobra. Walki się chyba zupełnie niczym nie różnią. Jedynie to właśnie ten debuffek. I to chyba tyle, nie? I to, że nie dropią tego. O, tutaj już widzę, że ten jest. Dodatkowe te. Ogólnie mega spoko, że ja mam tą Talin, nie? Gdybym nie miał Talin, to było zdecydowanie trudniej. Tego warto było w nią zainwestować. Dobra, tutaj 600 tego wpadło, jakoś tak. Dobra, lecimy dalej. O, jakaś skrzynia. 3 losowe skarby. Okej. Okay.
Dobrze, że energia się nie resetuje, tylko normalnie można ją trzymać, nie? Pięknie. Jak na razie bez problemu, ale wiecie, to w sumie pierwsze piętro jest. Więc ten. Idziemy dalej. Włączę. Na razie easy. Na razie jest spoko. To weźmiemy. To mi się wydaje, że to jest OP, nie? Ten relikt. Wydaje mi się, że jest naprawdę mega mocny. Dobra. Odpalimy jeszcze tego. I zostawimy na kolejną walkę. Odpalimy Talin, żeby ten... Teraz będziemy się kierować do leczenia po prostu, nie? Dobra, wyłączymy. Poleczymy wszystkich. Lecimy dalej. Dobra, jaką ścieżkę wybieramy? Tu nie, bo jest Iron. Idziemy tu. Z Ironem może być problematyczne. Dobra, wyłączymy. Więcej nie trzeba. Dobra, w sumie leczyć się nie muszę, ale... Tutaj widzę, że jest losowy ten. Losowy relikt. O nie, 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 o nie. Dobra, powiem wam wprost. Tutaj może być ciężko, nie? Ale zrobimy coś takiego. Tutaj może być naprawdę mega ciężko przez tego Ainsa. Dlatego miejmy nadzieję, że zginie zanim się odpali. Dobra, super. Wiecie, jak jest z Ainsem, nie? Jak się odpali, no to troszeczkę ciężko. Dobra, co my tu mamy? Okej. Okay. Pewnie spoko nagrodę. O, widzę coś nowego. Większa skuteczność ataku sojuszniczych bohaterów w tylnej linii 80%, gdy w pobliżu nie ma wrogów. O kurde. Dobra, dobra, powiem wam, że to jest spoko, to jest spoko. Bierzemy to. Lecimy dalej, co my tutaj mamy? Dobra, widzę, że tutaj są spoko ten. Coś pozmieniali. Zwiększa wzmocnienie ataku krytycznego sojuszniczych bohaterów o 20 punktów. Jeśli jednak gracz posiada relikt cios w serce, wzmocnienie ataku krytycznego zostaje zwiększone o 50 punktów. Okej. Okay. Tutaj. Podczas bitew sojuszniczy bohaterowie odzyskują 1,5 maksymalnego zdrowia na sekundę. Jeśli gracz posiada efekt księżycowy kamień, efekt będzie pomnożony 3 razy. Czyli w sumie działa tak samo jak tam poprzednio. Tu. Bohaterowie sojusznicy z tylnej linii otrzymują 70% mniej obrażeń, gdy bohaterowie z pierwszej linii żyją. To w sumie to samo. Wrogowie znajdujący się po sojuszniczej stronie pola bitwy otrzymują o 25% obrażeń więcej i zadają o 40% obrażeń mniej. Też jest całkiem spoko. To. Skratacz, aha, czyli to samo co tam. Wiecie co? Z jednej strony wziąłbym to, bo wiecie, nie wiem, czy czeka mnie tam jakiś wriz czy cokolwiek na ostatnie piętrze, więc wziąłbym to. A z drugiej strony wziąłbym to, bo dostałem więcej obrażeń i zadają o prawie połowę mniej. A tutaj... tutaj wezmę chyba to, bo i tak moje postacie zadają prawie cały czas kryty, więc wezmę chyba to. Także dobra, lecimy. Zmienimy trochę ustawienie na takie. Że oni teraz mają tarczę, więc zostawimy sobie, poczekamy aż ten i teraz się odpalimy. Musimy pamiętać, aby... Dobra, wiecie co? Czekajcie. Tu mamy lipę ze względu na to, że jest ten. Zapomniałem, jak on się nazywa, szczerze mówiąc, ale wiem, o co chodzi. Trzeba go szybko ubić, zanim on się odpali.
No mój błąd teraz, nie? Mój błąd. Mogę poczekać, aż on wyjdzie z tego. Jeszcze raz. Czekamy. Odpalimy tylko tego. On się schowa. Poczekamy, aż ten. I teraz mu ten. Dobra, jednak tego nie zrobię. Jednak nic z tego. Jakoś przemęczyć. Ale dobra, mamy to. Ogólnie jest taki problem, że ten. O, Zolrad. Jak on wróci czas, wiecie, do początku, to dostaje tego buffka do ataku na stałe od początku ten i może być problematyczny. Dobra, zrobimy w ten sposób. Ale kurde, zapomniałem, że ten. Chorera. Ale i tak poszło szybko. Dobra, powiem wam, że nie jest źle. Jest całkiem spoko. Bierzemy to. Minus taki, że jest tu Atalia, ale... Kurde, cały czas zapominam o tej tarczy. Dobra, i odpalamy. Dobra, zostawimy. Kurde, bliźniaki mi zginęły. Cholera! Kurde, nie zauważyłem. Dobra, coś wykombinujemy, spokojnie. Dobra, co my tu mamy? Do sklepie. Dobra, oglądamy zamiast bliźniaków. Może damy florę. Tutaj mamy trochę lipę, bo nie mamy żadnego heala zupełnie. Więc no... Miejmy nadzieję, że nikt nie zginie. O, udało się. Dobra. Jak mówiłem, weźmiemy to na środku, nie? To mi się najbardziej podoba. Powiem wam, że no nie jest jakoś mega trudno tak naprawdę, nie? Jakoś przesadnie trudno nie jest. Dobra. Gdzie ona będzie? Ona będzie na górze. Więc zrobimy tak. I tak. W ten sposób. Czekamy chwilę. No. Nie chcemy, żeby nam ten zginął. Ewentualnie zrobimy w ten sposób. Poczekamy chwilę. Dobra, mamy problem. Ewentualnie czekajcie, tak. W ten sposób. I damy tak. Czekamy. Dobra. Artur nie zginął, więc no. Dobra, odpalamy się. Chyba mamy to, co? Mamy to. Dobra, to jest mega spoko. I teraz co? Pójdziemy sobie w lewo, nie? Chociaż czekajcie. Dobra, pójdziemy w lewo. Pójdziemy sobie w lewo. Dobra, i zostawimy tak jest. Tak jest. I odpalamy. Jak odpalimy wszystkich naraz, to bardzo szybko wygrywam te walki, nie? Zobaczmy, co tutaj jest ciekawego. Dobra, wiecie co? Bierzemy Ainsa, nie? Bierzemy Ainsa. Z wiadomych przyczyn. I zrobimy ten. Przyzwiemy sobie bliźniaki na wszelki wypadek. W ten sposób. I ten. Kogo wywalimy? Wywalimy Florkę. I zrobimy w ten sposób. To był mój błąd, oczywiście. Czekamy i odpalamy. Ainsa zostawimy na kolejną walkę. Zostawimy go na kolejny fight. Dobra, weźmiemy to. Trwanie efektów wzmocnienia przeciwników. Skraca czas trwania efektów wzmocnienia przeciwników o 50%. Czyli jakieś bawki. Pytanie, czy to też działa na tą tarczę, nie?
Dobra, finałowe piętro. Pytanie, czy tu jest jakiś bris czy coś? Nie ma. Dobra, rzućmy okiem na ten. Bohaterowie sojusznicy na tylnej linii zadają 30% obrażeń więcej wrogom i odzyskują o 60% energii więcej podczas ataku na przeciwnika. Czyli działa tak samo jak wcześniej. Zmniejsza obrażenia otrzymywane przez sojuszniczych bohaterów o 20%. Tutaj uderzenia krytyczne sojuszniczych bohaterów powodują oszołomienie wrogich celów na 2 sekundy. Każdy wróg może zostać oszołomiony tylko raz na 5 sekund. Mega spoko. I tutaj wydłuża czas trwania większości negatywnych efektów wpływających na wrogich bohaterów o 60%. To jest ok. Skraca czas trwania większości. Aha, dobra, to wiecie co? Myślę, że tak. Weźmiemy sobie to, żeby wiecie, większe obrażenie mieć. O, widzę, że to są dwie walki. I jeszcze meble mają. No kurde, świetnie. Weźmiemy sobie to i to. I to. Taki mam plan. To pójdziemy w tą stronę. Ewentualnie wiecie, co mógłbym zrobić? Bo tu są dwie walki. To jest dosyć trudne. Pytanie, czy ja będę miał wystarczającą ilość postaci, aby to ta na dwa składy. Powiem wam, że boję się, że nie zrobię drugiego składu, nie? Boję się, że nie zrobię drugiego składu. Zwłaszcza, że jest tutaj Daimon, Nara. Wiecie co? Jednak nie będę tego robił. Jednak się powstrzymam. I czy coś będziemy zmieniać? Chociaż z drugiej strony mam tego Ainsa, nie? Żeby wiecie, ich ładnie zwanshotować. Dobra, zginął mi ten. Tego nie chcemy, więc zrobimy w ten sposób. Poczekamy. Dobra, wiecie co? Zmienię prędkość na ten, na dwójeczkę. By się w odpowiednim momencie odpalić. Nawet dobrze mi poszło, bo chyba w finalnym momencie odpaliłem, nie? No powiem wam, że Ainz tutaj mocno nie bije jakoś, nie? Tak to było w tym evencie. Dobra, mamy to. Dobra, powiem wam, że teraz możemy w sumie zaryzykować tutaj, co tu jest. Mogliby napisać, jakie te skarby są, nie? Ale wydaje mi się, że to jest właśnie gold, exp i proszki, nie? Coś w tym stylu. Dobra, tego też nie będę robił, bo bardzo arekowi przeciwnicy są. My to mamy. Ogólnie tu chciałem iść w prawo, a poszedłem w lewo. Ale w sumie i tak nie mogłem, nie? Mogłem tylko iść tu, albo tutaj. No to trudno. To weźmiemy chyba to, że czas trwania efektów, nie? Zmniejsza. I zrobimy tak, w ten sposób. Poczekamy. I odpalamy. Podwójne ulti od tego, Ainsa. Załatwiło sprawę. Masakra. Dobra, i weźmiemy to. I zamienimy. No dobra, zostawimy tak. Czekajcie. No. I odpalamy. Odpalamy bombę. Robimy. Zabijcie tego kazarda, proszę was. I tutaj właśnie problemem jest ten kazardzik. Jeszcze raz spróbujemy. Ja cię się zawiesiłem. Patrzyłem na tego kazarda, nie? Zawiesiłem się troszkę. Dobra, mamy to. Robimy. Został toran sam. Dobra, weźmiemy to. I teraz pytanko, czy chcemy iść tu?
Wiecie co? Ja bym poszedł tutaj, żeby się wyleczyć i później byśmy spróbowali tą walkę tutaj. Bilibyśmy na próbę. Jak się nie uda, to trudno, nie? Próbujemy. Próbujemy, dobra. I wiecie co? Robimy w ten sposób, że wyrzucę tego Ainsa, zostawię go na kolejną walkę. I tutaj na florkę, żeby sobie sikała z góry. W ten sposób to zrobimy. Ten mi zginął, nie chcemy tego. Zrobimy odmiankę. Robimy coś tam. Jeszcze tu jest ten Dolrat. To nie jest mega. Troszkę za szybko. Dlaczego oni tak długo tego shielda mają? No ej. To ten shield. 10 sekund miał być. Dalej tego shielda mają. O co tu chodzi? Dobra, Zolard zginął. Więc chyba to mamy. Zostawię ulti, bo i tak ten w kolejnej walce tego nie będę mógł użyć. Pytanie, czy wygramy drugą walkę? Pytanie, czy damy radę. Dobra, zrobimy tak. Zostawimy tutaj tego. Weźmiemy tak. Ewentualnie możemy zrobić tak, tak. Troszkę taki, wiecie, dziwny skład. I damy tego, powiecie, healowanie. Spróbujemy w ten sposób. Czekamy. Za szybko się odpaliłem. Szybko się odpaliłem. Robimy tak. Zginął, dobra, wszyscy zginęli. No powiem wam, że ciężko będzie, nie? Ciężko będzie. Dobra, wywalimy tego. Ewentualnie możemy zrobić w ten sposób. Bo chodzi o to, żeby ten Izolt się wystakował, nie? Żeby Izolt staki zdobył jakieś. Bez Irona damy jednak. Może damy bliźniaki. Nie no, ciężko będzie, ciężko bardzo. Obawiam się, że tego nie zrobię, nie? Dobra, może skupimy się na tym, żeby po prostu ten przeżył. Żeby ten przeżył, nie? Ains. Ten. Czekajcie. Mamy to? Chyba to mamy, co? A jeszcze ten został. No nie gadajcie, że zginę. Jaki żal. Ale czekajcie, ja mogę dalej walczyć. A mogę użyć ten? Mogę. A nie wiedziałem, co tak działa, ej. Aha, dobra, czyli już wiemy, że ten, że jak pokonamy jedną walkę, to możemy ten. Ja myślałem, że to znika, nie? Dobra, to zrobimy to dwoma postaciami w sumie. Zrobimy tego i tego. Że ten. Że damy radę. Dobra, damy większy speed. No i ten padł na strzała. A nie dostałem, ale za to nie dostajemy wszystkich nagród. W ten sposób to działa. No, całkiem ciekawe. I możemy to zrobić, ale nie ma wszystkich nagród. Dobra. Tak. Tutaj odpalimy full składzik, nie ma się co pieprzyć. Dobra, w ten sposób. Tak jest. Akurat się dobrze ułożyło. Aj, mój błąd. Dobra. Poszło. Pomimo, że troszeczkę niepotrzebnie się bałem tych walk, nie? Troszeczkę się niepotrzebnie bałem. Nie, to są te z tego, nie? Tej areny, gdzie ma się trzy składy, nie? Te punkty. Czyli praktycznie wszystko idzie tutaj zdobyć. No całkiem spoko, wam powiem. I tutaj ten.
I zobaczmy, co będzie w tych skrzynkach. Ciekawi mnie, co będzie w tych skrzyniach, które dostaliśmy. Chyba, że nie dostajemy tych skrzyń. Nie ma tych skrzyń. Czyli zgaduję, że to są po prostu jakieś losowe nagrody, które dostajemy za wygranie walki. No ale powiem wam, że całkiem przyjemnie, nie? Całkiem spoko się to robi. Całkiem jest takie odświeżenie, nie? Coś nowego przynajmniej na jakiś czas będzie. Możecie mi w sumie napisać, jak wam poszło i co myślicie o tym nowym labiryncie. Także tego, zapraszam was na polską grupę poświęconą Arence, jak i na mój Discordik. Oba linki znajdziecie w opisie pod filmem. Widzimy się w kolejnych filmach i streamach. Na razie, hola.